Marta Manowska ujawniła, co wydarzy się w świątecznym odcinku. To zdjęcie wiele tłumaczy. Chociaż program Rolnik Szuka Żony pomału dobiega końca, odcinek finałowy nie będzie ostatnim, który TVP zaprezentuje widzom w tym roku. Fani show zobaczą także specjalny odcinek świąteczny. Niespodziewanie Marta Manowska zdradziła, co się w nim wydarzy. Jedenasty sezon programu Rolnik Szuka Żony dobiega końca. Program Rolnik Szuka Żony nadal budzi mnóstwo emocji wśród widzów, którzy często oglądają show od jednego. Sezonu. Przypomnijmy, że obecnie TVP emituje już 11. Przez ten czas program stanowił istną trampolinę do sławy do wielu osób. Wielkimi krokami zbliża się koniec sezonu, a już w zbliżającą się niedzielę widzowie dowiedzą się, jakie ostatecznie losy spotykały uczestników i które pary przetrwały próbę czasu. Mało kto poznaje, kim jest chłopiec ze zdjęcia. Dziś jego utwory śpiewa pół Polski. Czarne chmury nad Hakielem i ciężarną Dominiką? Tuż przed porodem trafili do szpitala. Program Rolnik Szuka Żony emituje odcinki świąteczne, chociaż wielki finał programu Rolnik Szuka Żony odbędzie się już w kolejną niedzielę, nie będzie to ostatni odcinek w tym roku. Produkcja bowiem zawsze szykuje odcinek specjalny. Świąteczne odcinki formatu Rolnik Szuka Żony często obfitują w sensacje, dlatego cieszą się tak dużą popularnością wśród widzów. Były już w nich zaręczyny, wiadomość o ciąży czy ślubie. Co specjalnego produkcja szykuje nam w tym roku? Marta Manowska niespodziewanie ujawniła rąbek tajemnicy, publikując w sieci wymowny kadr. Manowska ujawniła, co się wydarzy w świątecznym odcinku, prowadząca programu Rolnik Szuka Żony, opublikowała na Instagramie relację, na której widzimy ją w towarzystwie Marty Paszkin, Pawła Bodziannego i ich córki, Gracji. Niech to będzie malutka zapowiedź tego, co w święta. Dziękuję Wam wszystkim za dziś, napisała Marta Manowska na Instagramie. Wszystko wskazuje na to, że Marta i Paweł przed kamerami opowiedzą widzom, jak obecnie wygląda ich życie i jaki wpływ na nie miało uczestnictwo we flagowej produkcji TVP.